Cześć wszystkim, witam w Papa's Bakery to go. Mamy dzisiaj dzień 7, więc odcinek również 7. Weźmiemy Royal Anna, to jest ciasto nowe. Tutaj widać, że nie będzie żadnego dodatku, jeśli chodzi o... Czy wiecie, jak tutaj w Apple Crisp jest SK, tak tutaj nie ma nic. Są jedynie pistaszki do spania. Okej. Zbieramy kasę, żeby nas było stać na wszystko, nie? Wyjątkiem był oczywiście dzwoneczek do drzwi, ale tak to będziemy zbierać kasę, żeby nas na wszystko było stać. No i tak się z wami umówiłem na po pierwszym odcineczku, nie? No dobra. Sorki, nie. To nie w Papa's Bakery to go, a w Papa's Bakery dwójce. Tam jest ta zasada, że kupujemy wszystko, jak będziemy nas na wszystko stać. W Bakery to go nie. Nie ma tej zasady. Sprawdziłem to, bo coś mi chodziło po głowie, że no chyba pobyliłem papasy w tym temacie. No i tak. Tak. Jeśli chodzi o kupowanie w sklepie, to tak. No teraz jak już zacząłem dzień, no to zasada jest utrzymywana, nie? Nie wracam się do... Nie pauzuję dnia. Ale ta zasada z kupowaniem w sklepie to w Cheesery to go, w Sushiri i Bakery dwójce. W tych trzech papasach tak było ustalone. Dzisiaj można zrobić sobie tą naklejkę, wyrzucić 5 ciast. Dzisiaj jest Carlo Romano, tak, jako nowy klient. I nowe, co dostaliśmy, to jest to ciemne ciasto. Tu jest. I piernik. Tutaj nic nie ma, więc jedziemy. Tak, Royal Anna. Anne, nie Anna. Oki. O, już dzwoni. Teraz zobaczmy, kto tam się dobija do nas. Franko, akurat chcę to zamówić, co ja chciałem właśnie robić, więc... No dobrze, żeby on akurat w temacie. To mi się udało. Może wstawię sobie choć co tutaj. Tak to ja będę czekał i się nic nie doczekał. Akari. No. I już do końca. Teraz jeszcze to. Pierwsze zamówienie dzisiaj, które ma coś do dodania, niż tylko te kwadraciki tutaj. No. Oczywiście chodzi o ten, że jak w innych mamy znak, że brak jest tego dodatku, tak. Dobra. Tak. Makari już jest to, co nie ma ani Carlo, ani Franco w zamówieniu. Jest 5 klientów jeszcze dziennie. Dzisiaj mieliśmy pierwszą wypłatę, nie? Było dobrze, że mi tutaj oszczędzają tego przenoszenia foremki.
Już jest wszystko. Tak, już jest wszystko. Tylko teraz perfekt, czy nie? Nie. Nie perfekt. Tutaj pistaszki były. Nie było. Na całości, na całości. Rozsyp. Ja trochę zgubiłem po drodze. Ronda. Przedostatni klauzer. Karmelnik, jakbym ten posypkę noszę. Aż spadło poza ciasto. Ale akurat to na ciasto już nie zostało zaliczone. No i co? Nie wyszło biur. Mamy 150% punktów z tego. I zaraz czekamy. Na dzień 8 jak będzie, to kupimy to, co można. Bo tu nie ma tej zasady, to mogę sobie kupować. Jak tam Atari? Ja tutaj nie wyszło znowu build. Czyli w sumie te same, co za, są przy innych, nie wychodziło. I tak nie będzie 100%, no bo tutaj bitej śmietany trochę brakuje. Tu jest. A będzie chociaż top 100%, czy nie? Akurat top nie było 100%, ale build było. Tutaj karmę. Akurat można powiedzieć, że w drugą stronę punkty dało. Wstawiałem, że top może być 100%, a build nie, było na odwrót. Tutaj, no top. Tu jesteśmy po dniu 7. Rang 6. Rang 6 coś oznacza. Slider Escort to jest ostatnia gierka show, w której nie graliśmy. Tak, to była ostatnia, w której nie graliśmy. Już w nią zagraliśmy, tak. Nowy rok to jest pierwsze holiday. To do zobaczenia, cześć!